Dzień dobry, witam Państwa w programie Radca Prawny Radzi, który realizujemy we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu, a moim Państwa gościem jest pani mecenas Agnieszka Templin, radczyni prawna, ale i też mediatorka. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W naszym programie opowiadamy widzom o różnego rodzaju aspektach związanych z prawem i z tym, jak to prawo wpływa na codzienne życie. Próbujemy troszeczkę radzić. I dzisiaj chcieliśmy porozmawiać z panią mecenas właśnie o mediacjach. Pytanie zasadnicze, czym tak naprawdę jest mediacja i w jakich sytuacjach powinno do niej dochodzić, czy powinniśmy z niej korzystać? Mediacja to jest alternatywna metoda rozwiązywania sporów. Rozwiązywania, a nie rozstrzygania, to zasadnicza różnica. Bo same strony, które są w konflikcie, więc tu po części odpowiedź na pytanie pana redaktora, kiedy nie mogą znaleźć porozumienia, nie muszą iść do sądu. Mogą spróbować tej metody, która jest bardzo skuteczna, bardzo pomocna, dużo szybsza i tańsza niż postępowanie przed sądem. Mogą spróbować pójść do mediacji, do mediatora i samodzielnie rozwiązać swój problem. A gdzie szukać takiego mediatora? Mediatorzy zrzeszeni są przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Prezes tegoż sądu prowadzi listę mediatorów stałych, ale przy Ośrodku Mediacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych 10 lat temu powstał Ośrodek Mediacji, który zrzesza radców prawnych, aplikantów, świadczących też swoją pomoc prawną w zakresie mediacji. Więc Włodkowica 8, Ośrodek Mediacji, zapraszamy. Jasne. Pani powiedziała wyraźnie, że mediacja nie jest oczywiście postępowaniem sądowym, ale dochodzi do niej pomiędzy stronami jakiegoś sporu. No i tutaj wkracza właśnie ten mediator. Jaka jest rola takiego mediatora w takiej tej mediacji, czy w tych rozmowach pomiędzy skonfliktowanymi stronami? Właściwie rola mediatora może być kluczowa. Może on zarówno poprowadzić strony przez spór, pokazując im, jak z tego sporu samodzielnie mogą wyjść, jakie mogą znaleźć rozwiązania, gdzie ten spór może pójść w stronę niewłaściwą, nie tam, gdzie by sobie tego życzyły skonfliktowane podmioty, ale może też przy złych wiatrach, przepraszam za kolokwializm, ten spór zaognić, więc jego rola jest absolutnie kluczowa. To jest osoba, która musi posiadać pewne cechy charakteru, jak i pewne umiejętności. No właśnie o to chciałem zapytać, bo domyślam się, że w trakcie takiej mediacji mediatora też można wyprowadzić z równowagi. Tak, mediator też jest osobą, która ma swoje emocje i ma swoje spostrzeżenia, jak w danej sytuacji mogłoby wyglądać postępowanie. Natomiast cechą mediatora jest przede wszystkim bezstronność i neutralność. Bezstronność wobec stron sporu, czyli z żadnym z uczestników tegoż sporu nie może mieć mediator żadnych kontaktów, nie może to być osoba bliska, spokrewniona, powinowata, a neutralność wobec problemu. Tak, jeśli bliżej mi jest do tego, żeby zabezpieczyć interesy kobiety niż mężczyzny, powinnam się z takiej sprawy wyłączyć. To jest też osoba, która umie przede wszystkim słuchać i analizować, ale także prowadzić cały proces mediacji. Mediator nie jest sędzią, nie ma insygniów władzy sędziowskiej, nie może w żaden sposób stron do niczego przymusić. No właśnie, chciałem o to zapytać, czy może coś mediator narzucić stronom? Narzucić absolutnie nie, poza ewentualnymi ramami przestrzegania pewnego regulaminu, pewnego schematu prowadzenia mediacji. Czyli taki jest w trakcie też, tak? Tak, strony go z mediatorem razem układają, dlatego ten rodzaj wychodzenia z konfliktu jest tak ważny, bo to strony decydują, strony mówią, jak chcą, żeby wyglądało ich wyjście z sytuacji trudnej, a mediator je przez to prowadzi, więc ustala mediator ze stronami rodzaj regulaminu takiego BHP, jak będziemy w trakcie tego postępowania wzajemnie czyli mediator traktować. To proponuje, tak? Mediator nie, proponuje, że strony przychodzą z regulaminem, tylko... Tak, mediator proponuje, pyta strony o to, bo to jedna z zasad mediacji, czy akceptują taki regulamin przestrzegania tej procedury, która jest prowadzona przez mediatora i dopiero po uzyskaniu akceptacji, przy dobrowolności stron w ramach tej procedury mediacyjnej, mediacja się rozpoczyna. Czyli umie słuchać mediator, umie analizować, umie też trochę strony kierować we właściwą stronę, podpowiadać. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, bo tam znajdują się regulacje prawne związane z mediacjami, wskazują na tak zwaną mediację ewaluatywną, czyli kiedy strona
strony nie potrafią już znaleźć rozwiązania, bo to jest trochę taka burza mózgów, to mediator może podpowiedzieć, że w tej sytuacji można byłoby tak, ale to strony muszą zaakceptować. Więc panie redaktorze, drodzy państwo, mediator niczego stronom nie narzuca, zupełnie inaczej niż sąd. Pani ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o mediacje. W jakich sprawach one toczą się najczęściej? Właściwie jeżeli tylko jest gotowość stron do tego, żeby do mediacji przystąpić, to nie ma przeciwwskazań do prowadzenia mediacji w żadnych z obszarów konfliktu, i karnej, i cywilnej, i rodzinnej, i sprawy pracownicze. Bardzo dużo spraw związanych jest z prawem rodzinnym, czyli wszędzie tam, gdzie strony nie porozumiały się, dochodzi do rozwodu, separacji, gdzie są dzieci, trzeba ustalić kontakty, alimenty, pieczę nad tymi dziećmi, ale też sprawy pracownicze. Rynek mamy dość otwarty, pracodawcy z pracownikami bądź odwrotnie się rozstają, na tym tle powstaje bardzo dużo sporów i te sprawy często kierowane są do mediacji. Jeśli chodzi o te sprawy rodzinne pomiędzy rozwodzącymi się czy rozwodnikami albo w sprawie dzieci, to wydaje mi się, że to i tak wymaga dosyć dużej dojrzałości tych osób, skoro próbują to rozwiązać przez mediatora, a nie od razu przez sąd. Bardzo dużą rolę pełnią tutaj sędziowie. Jeżeli sprawa już zostanie złożona, zostanie pozew, strony trafiają do sędziego. Jeżeli sędzia jest prokoncyliacyjny, chce, żeby te strony były, chociaż trochę to się takie narzędzie, wentylacja, czyli żeby strony porozmawiały o tym konflikcie, bo nierzadko latami ze sobą strony nie rozmawiają, kieruje strony do mediacji. I wtedy tak, ta dojrzałość jest potrzebna, bo potrzeba jest otworzyć uszy, serce i oczy, żeby usłyszeć, zobaczyć i przyjąć emocje drugiej strony w trakcie tego postępowania mediacyjnego. Z mojego doświadczenia ponad 12-letniego w mediacjach wynika, że jeżeli strony już trafią do mediacji w ramach postępowania rodzinnego, to bardzo dużo potrafią ze sobą ustalić. Jaki walor ma taka ugoda zawarta przed mediatorem? Czy warto ją zawierać i co taka mediacja i taka ugoda daje? Warto zawierać ugodę przed mediatorem. To jest jeden ze sposobów zakończenia sytuacji konfliktowej, jeżeli strony trafiają do sądu, bądź też jeszcze na etapie przedsądowym. Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, ma walor wyroku sądowego. Więc nie idąc do sądu, nie spędzając tam długich lat i płacąc ogromnych kosztów za postępowanie, osiągamy ten sam efekt. Prawomocny, ostateczny wyrok sądu, czyli zatwierdzenie ugody. Taka ugoda może mieć też klauzulę wykonalności, czyli kiedy jest to na przykład spór o zapłatę, to wówczas z taką zatwierdzoną przez sąd ugodą można pójść do komornika, jeżeli druga strona nie realizuje postanowień tej ugody. I już na sam koniec, czy była jakaś sprawa w czasie pani działalności jako mediatorki, która panią wyjątkowo zaskoczyła? Jedna to długością postępowania. Zakończyłam tą sprawę we wtorek. To były cztery ugody, cztery podmioty, formalnie dwóch właścicieli w różne spółki, polsko-węgierska sprawa. I to była mediacja, która wymagała ode mnie ogromnej cierpliwości i zrozumienia, choćby ze względu na tłumacza przysięgłego, którego mieliśmy w trakcie mediacji. Bardzo długo trwały ustalenia, ale w czterech sprawach na etapie sądu okręgowego mamy zawarte ugody. Ogromny sukces dla pełnomocników, dla stron, że jednak wytrwały. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego wydania programu Radca Prawny Radzi.